Michał, to czekaj. Zastanawiam się, tak, o czym powiemy dzisiaj. Mam pomysł. Powiemy o tym, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Masz dobre tego, jest jak z Instagrama. Co ty na to? Nie znam się na tym, ale... Zainteresowany? Tak. Cześć, witajcie w następnym odcinku RTCK Show, w którym serdecznie was witamy. Już powiedziałeś, że was witajcie. Brawa! Thank you. Musisz kuchnąć. Cześć, witajcie w 19 odcinku RTCK Show, w którym powita was Piotr Piwowar oraz Michael Michał Szczepanek. Będziemy mówić o tym, jakie są nawyki skutecznego działania, konkretnie jest ich 7. Tak, wzięło się to z książki Stephena Coveya, 7 nawyków skutecznego działania. Którą podobno powinien znać każdy, jednak zna nie każdy. Ale dzięki naszemu show pozna każdy. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, interesuje was rozwój osobisty, poranna kawa, którą serwujemy codziennie od poniedziałku do piątku, to rozważcie subskrypcję. Od 5.30. O 5.30 rano. To rozważcie subskrypcję, łapka w górę. Screen ekranu, hashtag RTCK Show lub RTCK Espresso okay. Oraz małpa RTCK i do Instagrama. Słuchajcie, przechodząc do tematu, 7 nawyków skutecznego działania. Stephen Covey. Czego możemy się od tego nauczyć? Ty mi powiedz. Klasyk. Pierwsze 3 nawyki, które napisał Stephen Covey, odnoszą się do nas samych, czyli do skuteczności naszej osobistej efektywności. Mhm. Zaraz powiem, jakie są to nawyki. A następne 4, 3 plus 4, 7, odnoszą się do relacji z innymi ludźmi. No to przejdźmy do pierwszego nawyku. Już pamiętasz ten nawyk, bo mówiliśmy o nim trochę w Espresso. Proaktywność. Dobrze się otwiera. Dzięki tobie trochę to już mam. Proaktywność, inaczej odpowiedzialność za swoje życie. Powiększanie strefy wpływu. Dobrze tak, powiedziałem? Tak. Świetnie się uczysz. Szybko się uczysz, Piotrze. Gdyby wszyscy się uczyli tak jak ty... No to, to by było. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Proaktywność, czyli wzięcie sprawy w swoje ręce, decydowanie o swoim życiu, tak. A nie bycie takim listkiem w rzece, którego majta nurt. Lub nawet coś innego płynie rzeką i ciągnie go nurt. Więc zastanówcie się. A tylko zdechłe ryby płyną z prądem, jak to mówią. Tak, ale gdzieś jest taki mądry cytat, że trzeba płynąć pod prąd. Chodzi. Zresztą jest taki film Chosen, no nie, i tam jest czołówka cała właśnie o tym. O rybach płynących pod prąd, a nie z prądem. Mm-hmm. Kojarzysz czołówkę? Tam jest... O proaktywnych rybach, a nie takich makrelach z puszki. Branie odpowiedzialności za swoje życie, podejmowanie właściwych decyzji. Tak. Jesteśmy sumą decyzji, które podejmowaliśmy w przeszłości. Też tak. Ciekawe, piorunujące zdanie. A nawet wczoraj. Tak. Podejmowanych wczoraj. Tak, jak była impreza, no to dzisiaj może być nieświeży. I teraz popatrzcie się, mamy różne bodźce w życiu. Sytuacje, tak. Które nas spotykają. I tego nie mówiliśmy w Espresso. Jak reagujemy na te bodźce? Czy reaktywnie? Tak. Czy właśnie proaktywnie? Jeżeli reagujesz reaktywnie na coś, co się spotyka negatywnego, to poddajesz się temu. Tak. Tym negatywnym emocjom. Smutek i nostalgia. I po prostu możesz opaść w stagnację, depresję i tak dalej. Po prostu zmarnujesz swoje życie. Tak. Ale jeżeli na dane bodźce, negatywne sytuacje, które nas w życiu spotykają, reagujesz proaktywnie, odpowiedzialnie, weźmiesz się za działanie, to możesz pokonać każdy problem, bo... Powiedz mi. Masz wszystko, czego ci potrzeba. Więc mamy bodźce. Tymi bodźcami są różne myśli, uczucia i zdarzenia. I dalej mamy reakcje. Tak. Czyli mogą być to decyzje, emocje i właśnie te reakcje. Bo możesz się w ogóle nie zdecydować i nie podejść. Nie? No. I nie poprosić o jakby, coś, co jest ci potrzebne. To, że masz bodziec, nie? Okazja do działania. Tak. Przechodzi, powiedzmy sobie, Christina Aguilera. I mógłbyś podejść i zapytać, selfie, could I take with you? Yes, please. Yes, please. Nie podejdziesz, nie ma decyzji, nie ma reakcji.
Tak, jak Adam Szustak był u nas, no i podeszliśmy, poprosiliśmy i nagraliśmy wstęp do RCTK Show ostatniego. No to zmieniło nie tylko nasze życie, ale również jego odcinki niedzielne. I życie langustowiczów. Życie langustowiczów. Odkryli nasze RCTK Espresso. Drugi nawyk, który też dotyczy nas, nie bój się. Zaczynaj z wizją końca. O, to jest to. Czyli? Czyli patrz końca. Czyli? Czyli? Naszej śmierci. A, tak teraz transcendentnie poszedłeś. No nie, ale zanim śmierć, życie? To te nasze cele, marzenia, które możemy zrealizować. Tak. Ale ta śmierć nie jest taka tutaj rzucona byle jak. Tak. Bo jest takie ćwiczenie w tej książce. Tak. Wyobraź sobie swój własny pogrzeb. Przychodzą różni ludzie na ambonkę. Znowu smutek. I co tak. mówią o tobie? Twoi pracownicy, współpracownicy, tak. rodzina, jakie rzeczy powiedzą? Albo takie bardziej lejtowe ćwiczenie. I czy w ogóle coś powiedzą, nie? Tak. No to... Lejtowe ćwiczenie. Co byś chciał znaleźć w Wikipedii napisane o tobie? Takie już luźniejsze. To już jest taki trochę lejtowy, ale do tego, do poprzedniego bym jeszcze wrócił, no nie? No bo jest pogrzeb, jest w ogóle pytanie, czy ktokolwiek by przyszedł. No ale ten nawyk to taki jakby tutaj na metapoziomie, żeśmy go wam pokazali. Tak. Ale popatrzmy na te nasze drobne decyzje. Do czego one prowadzą? Jakby coś sobie planujemy. Tak. I jaki efekt, cel konkretnie chcemy osiągnąć? Ale wydaje mi się, że są tacy ludzie, i ja chyba do nich należę, są tacy ludzie, którzy potrafią na swoje działania popatrzeć w szerszym... A? Rozumiesz, czyli podejmujesz jakieś decyzje, czyli na przykład powiedzmy sobie zmieniasz rzeczy, które zaczynasz jeść. Zaczynasz to i widzisz to w perspektywie takiej i dopuszczasz to do głowy, że żeby coś się zmieniło, to musi minąć 3 miesiące, 4 lub 5. A są krótkowzroczni, nie widzą szybkiego efektu. Ja na przykład. Nie widzą szybkiego efektu. I jest poddają? Zniechęcenie, kurde, i poddają. A, no to jest związane z odraczaniem gratyfikacji. Czy my potrafimy odroczyć jakby szybkie, instant takie nagrody? To jest jedno. A dwa, czy umiemy wyobrazić sobie ten efekt kumulacji? Tak. Czyli czy wierzymy w ten efekt kumulacji, że teraz się odchudzasz, ale nie widzisz od razu efektów, tylko dopiero po 3 miesiącach. Tak. Ale odchudzanie to odchudzanie. Taki basic przykład. Tak, ale gra na instrumencie, no nie? O. Że po prostu trzeba często długo drążyć, to z dzieciaczkami widać, nie? Jest duże zniechęcenie, miesiąc, drugi, trzeci, dopiero jak złapią bakcyla, to idą z chęcią na lekcję liry korbowej, nie? Chociaż to nie jest takie oczywiste, bo czasami ten bakcyl jest na samym początku przez 2-3 dni. Tak. A potem już... I teraz jak mu pokazać wizję końca, nie? Mhm. Jak mu zawizjonerować... Pokazać przykład jakiegoś młodego rówieśnika, który tak. lub starszego, który już gra koncerty. Trzeci nawyk. Gdzie uciekasz? Nie będę pracował, będę imprezował. Trzeci nawyk. Bardzo ważny. No. Bo w nazwie ma ważne. Zajmuj się tym, co najważniejsze. Mhm. Najpierw. To jest takie oczywiste. Tak. Jeżeli już mówimy o osiąganiu celów, ale tak trudne, bo ciągnie nas do tych nieważnych, ale przyjemnych rzeczy często. Nieważnych, ale przyjemnych. Tak. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej kolejności zajmowania się naszymi sprawami, tych priorytetów, tak. no to będziemy cały czas zajęci, ale nieproduktywni. Będziemy mieć wrażenie, że działamy, ale nic z tego nie wynika. Że jesteśmy zajęci, a i tak buksujemy. No przychodzisz do pracy i pierwsze co, ważne, no to czy przyjemne. Ładujesz się w maile, odpisujesz na maile. I to zostawiasz otwartą na skrzynkę social media, i patrzysz cały czas tam. Czy ktoś tam wlazł, czy ktoś ci coś napisał na social media. Powiadomienia, nie tak. wyłączasz telefonu. Nie wyłączasz. A niech piszą komentarze. Następnie przychodzi ktoś, mówi, hej, pomożesz mi coś tam zrobić. Nie oglądałeś odcinku RCTK Show pierwszego, nie jesteś asertywny, co tak. za tym idzie. Tak. No i tak dzień leci na różnych takich błahych sprawach, pozornie istotnych, no bo tu się to dzieje życie, to jest jakby tak. A jeszcze przyjdzie, dochodzą do tego spotkania, w których nie jesteś konieczny. Tak. Czyli tam no i pod koniec dnia czasu. Czujesz, że źle się czujemy, nie? Nie masz poczucia satysfakcji i tego. Cytując Michała, żadnych perspektyw na sweet pillow. Dlatego te ważne rzeczy trzeba planować z samego rana. Maile sobie zostaw na później na przykład. Albo poświęć konkretny czas, blok pracy, na przykład 10 minut na te maile, tak. zamknij je właśnie. I dopiero pod koniec pracy znowu je otwórz. Inbox zero. No. Jeżeli będziesz to robił na bieżąco 10 minut dziennie, to spokojnie, możesz mieć na bieżąco inbox zero i nie mieć cały czas otwartego tego inboxu, prawda? Tak. No więc zajmujmy się tym, co jest dla nas najważniejsze. Jak to odkryć? Jedna rzecz. One thing. Czyli jaka jedna rzecz może cię najszybciej doprowadzić do swojego celu lub sprawić, że inne rzeczy nie będą już konieczne? Albo w ogóle na tej chyba, że to o tym mówiłeś, że przespałem. I
na tej kartce w ogóle napisać, co powinieneś zrobić, żeby ten dzień rzeczywiście był udany, no nie? Tak, no i zalecamy to oczywiście technikę deep work, czyli żeby sobie ustalić taki blok czasu z samego rana, kiedy zajmujecie się tym, co jest dla was najważniejsze, zanim ten rytm dnia i te sprawy bieżące wejdą na wasze barki, my to nazywamy małpami, no nie? Wchodzą te małpy i domagają się twojej uwagi. Ktoś też przychodzi rzucać taką małpę na ramię. Kolejny nawyk, który wchodzi już w relacje z innymi. Czy te pierwsze jeszcze dotyczyły nas? Powtórz. Proaktywność. Tak. Zaczynaj z wizją końca. O! I rób to, co najważniejsze na samym początku. I teraz myśl w kategoriach wygrana, wygrana. Win, win. Win. Dziękuję. Mamy takie cztery konfiguracje relacji. Ty i ja. Tak? Ty możesz przegrać, a ja wygram. Tak. Zaprezentuję się niesamowicie w tym odcinku. Ty będziesz milczał. Przegrasz wizerunkowo. Tak. Drugi case. Ja to się już dzieje od wielu tygodni. Drugi case. Ja przegram, ty wygrasz. Bo ubierzesz cool trendy bluzę i przyćmisz mnie twym złotym blaskiem. I zbierzesz laury w komentarzach, jak to ostatnio się dzieje. Hashtag team Piotrusia. A wisi ci gul. Kolejna rzecz. Ja przegram i żeby ci dopiec, też spróbuję, że ty przegrasz, czy podrę ci tą bluzę. Aha. Lub oczernię cię w komentarzach, no bo jesteś tak. O, na dokładnie. Czarno. Więc po prostu razem przegramy. Ale relacja win-win, o której mówi tutaj Steven, po prostu razem wygramy. Tak. Czyli razem tworzymy team, synergię, która powoduje, że mamy taką energię w espresach, co ludzie piszą, tak, który nie ma bez nas. Czyli ja jestem bez ciebie nikim, ty jesteś beze mnie nikim, a razem wygrywamy, będąc razem. No, taka jest prawda. To już teraz bez dupylania. No. No. Ciekawe, że nas tak Pan Bóg stworzył. Jak dwie połówki pomarańczy. Na przykład pomarańczy. Dwóch ludzi chce pomarańcze. Przyjeżdża kontener z pomarańczami. To już nie był przypadek, to był Duch Święty. Przyjeżdża kontener z pomarańczami, podchodzą Piotr i Michał, no nie? Tak. I ja mówię, ja chcę wszystkie pomarańcze dla siebie. Bo ja lubię robić sok z pomarańczy. No i wziąłem, wycisnąłem sobie 200 litrów soku. Kurde, to i wyrzuciłem skórki. Nie, no to śmieć. A ty byś powiedział, hej, gdybyś nie wziął szybciej tych, gdy mógł przyjść szybciej, to bym ci powiedział, że ja lubię dżem. Ja nie lubię soku, ja lubię dżem, ja chcę skórki na dżem. Dogadajmy się, no nie? Dogadaj. I to jest właśnie ten win-win. Że ja ubieram, daję ci skórkę z pomarańczy. Tak. Ja biorę sok, ty bierzesz skórkę i wszyscy zadowoleni. Wszyscy się cieszą. Gdybyś ty wziął tylko i zrobił sobie dżem i wyrzucił ten sok do zlewu, ty byś wygrał, ja bym przegrał. A tak to... Razem wygramy. Czyli jednak dwie połówki pomarańczy. Czyli to jest to, co będziemy mówić w kursie relacji, manewry rodzinne, WRS komunikacji. Nie kompromis, ale konsensus. Widziałem wczoraj nagrania, słuchajcie, sam se kupię. Tak, będzie kurs o sztuce komunikacji, o Monteverestie komunikacji Everestie, czyli o takich najtrudniejszych, wydawałoby się, rzeczach, a są takie proste. Będziemy z Ireneuszem Trojanem prowadzić ten kurs, który w naszej akademii się znajdzie już niebawem. Wspaniała rzecz. I myślę, że zrobimy o tym komunikacie ja następne show. To jest super do zastosowania od zaraz. Od zaraz. Przechodząc do następnego nawyku, który tutaj płynnie się prezentuje. Synergia. To ominąłem piąty, wskakuję na szósty, bo mi pasuje. Synergia, czyli jeden... 1 plus 1 równa się? 2. 3! To jest synergia! Czyli ja i ty. 3. Talent do talentu to nie są dwa talenty. Dokładnie. Czyli działając osobno nie osiągniemy tyle, co mamy razem. To jest synergia. Wzór synergii 1 plus 1 równa się 3. Pamiętajcie o tym. Gdzie w waszym życiu jest osoba, z którą możecie osiągnąć efekt synergii? Grać. To chodzi o zespoły, o rodziny, o wspólne wymyślanie pomysłów, tak, dążenie do celów. Świadomość tego, kto w czym jest dobry. Nawyk piąty, który ominęliśmy. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym. Każdy człowiek, czy chciałby, czy nie chciałby, jest 1000 razy bardziej zainteresowany sobą niż innymi. No to się zgadza. Szczególnie ty. Jeżeli widzisz jakieś zdjęcie lub kadr, na kogo najpierw patrzysz? Na I ty siebie. Na nim jesteś. Nie, bo patrzę, o Jezu, jak ja wyszedłem na tym zdjęciu. Tak się mówi zwykle, nie? O Jezu, jak ja wyszedłem na tym zdjęciu. Albo, kurde, tak wyglądasz, tak wyszedłeś. Szczególnie kobiety. Dziewczyny, macie wszystko, co wam potrzeba, nie? Ale popatrz, podczas rozmowy, a propos słuchania i ziewania. Tak. Każdy z nas ma coś takiego, że jak słucha drugą osobę, to już myśli, co jej odpowiedzieć. Zamiast słuchać. Ja to mam, to jest moja największa wada. Kurde, i cię przepraszam za to, muszę nad tym ćwiczyć. Dlatego ziewasz, ale ja pokochałem twoje wady.
Więc starajmy się podczas rozmowy zamknąć nasze wewnętrzne takie monologi i myślenie, co odpowiem, tylko 100% koncentracji na tej drugiej osobie. Nie, bo to też z niepewności się bierze, nie? Czyli myślisz sobie, kurde, no nie, trafiłem na takiego kozaka Michaszka w rozmowie, no to jak on coś gada, to od razu będę myślał, co ja mu powiem za chwilę, nie? Ile to w człowieku jest niepewności? A to no zupełnie nie? W sensie, żeby mieć zupełnie niepotrzebne. Trzeba się cieszyć rozmową. Cieszyć rozmową i poczekać rzeczywiście, bo przyjdzie ci do głowy. I najlepsza riposta przychodzi wtedy, kiedy słuchasz rzeczywiście. No. I śmiem twierdzić, że te moje najlepsze riposty, twoje najlepsze riposty w naszym show są wtedy, kiedy my się naprawdę słuchamy. No a kiedy ja się tak zamyślę i tak... Nudzę się, goziwanie. Nudzę się twoją wypowiedzią. Tak wygląda, ale się nie nudę. No to wtedy nie ma tej riposty zaraz no potem. Tak. Zobacz, a jak no cię tak słucham, to potem jest taki pik, pik, pik. Są strzały, pam, pam, pam. Dlatego pamiętajmy, że najważniejsze słowo dla każdego człowieka to jest jego imię. Ja mógłbyś jeszcze raz, bo cię przestałem słuchać. No widzisz, telefon cię pochłonął. Odłożyłem, kurde, odłożyłem szatana. Jeszcze raz. Pierwsza zasada rozmowy w dzisiejszych czasach. Podczas rozmowy z drugą osobą nie ma telefonu na stole. Ale na spotkaniach w ogóle powinien być koszyczek, być koszyczek i zbieranie telefonów, no nie? Tak. U nas w firmie to samo. Wprowadzimy to dzisiaj 10:15. Podaj telefon. Nie, normalnie. Dobra, masz, bo jakby dzwoniła żona. Dzięki, żona zadzwoni w odcinku. Jest taki efekt cocktail party. Tak. Z czym ci się to kojarzy? Chodzą ludzie, nie ma gdzie siąść. Tak, tak. Małe porcje jedzenia, małe porcje jedzenia i szampanik. Tak, drętwa impreza dla takich. Chodzisz ten, no i nagle słyszysz swoje imię w tle. Piotrek, ktoś tam. I ty się obracasz. Naturalnie ciągnie nas za informacjami, które mogą nas tyczyć. Czy tyczyć. Ty, miałem coś takiego teraz, jak była rocznica księdza Piotra. By tam było coś tam, wiesz, Piotr, ja już wstawałem, myślałem, będą brawa. Tak, tak. Ale jak siedzisz na imprezę i obok ciebie jest druga osoba, taki sami mieli, gdy się zwraca do tej osoby, co chwilę odwiosły. Tak. Może mi coś podać, wstaniesz, To jest przedurne uczucie, no nie, że nie kontrolujesz tego, no nie, pojawia się twoje imię i... Ta losująca wylosowuje siódmy nawyk. Siódmy nawyk. Ostrzenie piły. Tą piłą jest... Nasze wola. Działanie, tak, silna wola, a tym, co rąbiemy tą piłą, to jest nasz cel. Abraham Lincoln. Co powiedział? Że jakby miał 6 godzin na ścięcie drzewa, co by robił? Przez 4? Ostrzenie piły. Tak, dokładnie. Czyli chodzi o to, żeby się przygotować do tego, co mamy robić, czyli mieć produktywne przerwy. Po pracy odpoczywać. Jesteś w pracy, pracujesz na 100%. Tak. Jesteś po pracy, odpoczywasz na 100%. A na chłopski rozum wydawałoby się, kuźwa, masz te drzewa do obcięcia, to zapierniczasz bez ostrzenia, tak, nie? Tak, tak. I co? A idzie ci to mniej efektywnie, a ktoś obok ciebie, co ma lepszą piłę, no to od razu wszystko zrobię. Także ciosajmy nasze życie dobrymi siekierkami, czyli naoliwionym ciałem, dobrze odżywionym, wysportowanym i wyspanym. No to tak jak moje. No. Dajcie znać w komentarzach, który najlepszy według was nawyk jest. Albo z których korzystacie. Tak. Albo chcielibyście korzystać. Lub jeżeli znacie książkę Ósmy nawyk, jaki jest ten ósmy nawyk, bo jest też taka książka osobna, tylko o ósmy nawyku. A jaki to jest? O koń. A jeżeli chcecie pogłębione streszczenie książki 7 nawyków skutecznego to działania, zapłacić. To na moim kanale BookTube znajdziecie za darmo takie streszczenie. Możecie posłuchać 15-minutowego streszczenia. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Zapraszam do RCCK Espresso. Kto jeszcze nie widział 24 odcinków, to prosimy nadrobić zaraz po tym show. Nie zawiedziecie się. Siejcie zasięgi, udostępniajcie odcinki. A w następnym odcinku zajmiemy się komunikatem ja. Jesteście nie tak naprawdę ja, ale takim, który pozwala uniknąć kłótni i zbudować zdrowe, wspaniałe relacje. Michał, gdyby nie ty. Piąteczka. Cześć. Coś. Raz. Cześć, witajcie w 16, już chyba w 19. 20. Nie no. Tak, 20. Nie wiem właśnie, który to już jest, ale przegoniliśmy. No. Teraz mamy temat nieodgadniony. Tematy. Nie gadaj nawet. Jak się pochylasz, to jesteś taki... Nie, ja nie chcę się pochylać. O, właśnie patrz, chcę prezentować. Dobra. Się. Czy zapoznałeś się z notatkami, które ci przysłałem? Oczywiście. Z materiałem firmowym? Filmowym? Czym? Z filmowym materiałem? Tym muszę vlogiem? Tak, żeby się nie... Nie? Czy idziemy na spontana? Bo to pierwszy raz?